Karol, chodź się bawić! Ale ja wciąż jestem głodny! No wskakuj! Nie mogę, bo włosy mi się ekstra ułożyły. Żal to zmarnować. Ale na basenach modny jest niedbały look. Proszę, brakuje nam płotek. Nie, Karol! Już tyle! Dawaj, Karol! Fuj, ktoś narobił do basenu! Kan brązowy, wszyscy wychodzą z wody! Pora, żebyś sobie popływał, kuzynku! Nie, pora teraz na lody czekoladowe z posypką! Karol, moje czujniki ratownika mrugają! Rozumiem cię, nie byłeś w wodzie od zeszłorocznej szkółki pływackiej, kawał czasu! Potrzebujesz małej zachęty, więc zaczniemy razem! Nie, serio, nie trzeba! Jak tylko znajdziesz się w wodzie, przypomnisz sobie, jak to się robi! Ratunku! Pomocy! No już, już. Wypluj spokojnie. Co się stało? Dostałeś skurczu? Pewnie przez to, że się objadłeś. Nie, to nie o to chodzi. Oszukałem was. Nie umiem pływać. Jak rodzice się dowiedzą, to będę miał przechlapane. Więc może ty nauczysz mnie wiązać buty, a ja nauczę cię pływać. Nie opyla mi się. Przetrwam ten jeden dzień i będę miał ten jeden problem z głowy. Familia, mam wiadomość. Wynegocjowałem rabat na letnie karnety. Będziemy przychodzić tutaj codziennie. Dzięki, Abuelo. Umowa stoi. Chcesz się nauczyć metodą na królicze łóżka, czy wolisz na dwie pęte? Sam nie wiem. Obie zdają się mega trudne. Panie króliku, nie! Dobra, spróbujmy stylem grzbietowym. Jejku, świetnie ci idzie. Zaraz, zaraz. Karol, wiem, że to nie ty. Wracaj mi to zaraz. Nie, no, jak się namówiłem, no to pokaż. Domagam się zwrotu kasy. Spokojnie, będę cię trzymał. Daję słowo. Super, świetnie ci idzie. Dałeś słowo, że mnie nie puścisz! Mogłeś mnie zabić! Jesteś zwyczajnym mordercą! Karol, jesteśmy na płyciźnie. Możesz tu stanąć. Więc to usiłowanie morderstwa! Nie pozwoliłbym, żeby coś ci się stało. Tak się uczysz. Musisz przestać się bać. Ja się wcale nie boję, tylko z siebie leszczy, nie instruktor. Skakuj, Michito! Masz do basenu! Długo już nie utrzymam tej pozycji. Róbmy wreszcie to zdjęcie! Nie mogę wskoczyć, bo... Bo ja narobiłem do basenu! Przyznaję, mało chwalebne, ale zdarza się. Znowu? No nie. Uwaga, ludzie, kot brązowy! Wszyscy wychodzą z wody! Dzięki za ratunek, chociaż nie musiałeś mówić, że to ty napaskudziłeś. No fakt, racja. Przepraszam, że nawymyślałem ci od morderców i powinienem był cię słuchać. Jesteś naprawdę świetnym instruktorem. Na serio? I miałeś rację. Nadal boję się pływać, ale jeśli mi wybaczysz, to może moglibyśmy wrócić do tych wzajemnych szkoleń. Dobra, puszczaj, nim ktoś nas przyuważy. Przecież to jakieś Shenhua. Małymi kroczkami. Ups, sorki. Pamiętaj, łóżko, pętelka i ciągniesz. Jasne. Spoko, małymi kroczkami. Pamiętaj, woda cię sama podtrzyma. O, unoszę się! Udało się! A jak teraz z tego się podnieść? Robisz łóżko, pętelkę i ciągniesz. Łóżko, pętelka i ciągnę. Udało się! Udało! Zawiązałem buty, zawiązałem buty. To teraz weź se popracuj nad tańcem. Świetnie ci idzie, Karol. Dobra, gotowy? Uwaga, puszczam.